Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj do Was przychodzę z tematem, który jest dość trudny. Dla mnie osobiście on jest trudny, głównie pod względem tego, że jest to skomplikowany temat. To jest trudny i skomplikowany temat i nie do końca wiem, jak to wszystko ugryźć, ale mam wrażenie, że nie wszystkim da się dogodzić, więc przychodzę dzisiaj z tematem do Was, że otyłość to choroba. I tak, to jest definicja, jakby tu nie ma co się kłócić. Otyłość jest chorobą. Jest chorobą, to nie jest choroba, jak bardzo często się mówi, że lenistwa i obżarstwa. A często ludzie mają takie podejście. Widzę, że telefon mi... nieważne, później. Ale wiecie, bardzo często ludzie mówią, że wystarczy więcej się ruszać, mniej jeść. I teoretycznie tak to jest. Tak to przecież wygląda, że no wystarczy mieć deficyt kaloryczny albo więcej ruchu, żeby mieć ten deficyt właśnie kaloryczny i przecież jest wszystko okej. No właśnie. Tylko dlaczego tak często okazuje się, że jednak to nie jest tak do końca? Dlaczego tak często ludzie robią to? Wiecie, mają deficyt kaloryczny, trzymają się diety, chudną i po bardzo może szybszym, może krótszym, to zależy czasie, wracają do swojej wagi. Dlaczego tak często właśnie mierzymy się z efektem jojo? Dlaczego tak często okazuje się, że to nie jest takie proste? Że to nie jest takie aż tak banalne? Dlaczego? No bo nie jest to tak prosty przypadek, jeśli chodzi o otyłość. Bardzo często ludzie, bardzo często ludzie nie wiedzą o tym, że na przykład jeżeli ktoś, nie wiem, zajada swój stres, to nie jest tylko coś, że o, to przestań tak robić. No to tak jak człowiekowi z depresją powiedzieć, no weź po prostu zacznij ogarniać się, ogarnij się i żyj, tak? No właśnie. I ostatnio mam wrażenie, że jeśli chodzi o kwestię na przykład depresji, jakichś zaburzeń takich właśnie związanych gdzieś tam z innymi chorobami, jesteśmy ludźmi też trochę bardziej wyrozumiałymi, że społeczeństwo jest bardziej wyrozumiałe, jeśli chodzi o kwestie właśnie gdzieś tam bycia w depresji, posiadanie jakichś takich zaburzeń, niż kwestii bycia właśnie osobą otyłą. Najczęściej właśnie mówi się, czekajcie, usadowię się, najczęściej się mówi o tym, że to przecież jest tylko, jakbyś nie była tak leniwa, ruszała się więcej, albo nie żarła tyle, to by nie było problemu. No i dlaczego tak nie jest? Dlaczego tak nie jest? Dlaczego tak wiele tych wszystkich problemów jednak wiąże się z tym, że to jest dużo bardziej skomplikowane? Że to nie jest tylko kwestia jedzenia właśnie. Bardzo często to jest kwestia akceptacji siebie, kochania siebie albo nienawidzenia siebie i bycia w różnych zaburzeniach odżywiania. Dlaczego tak jest, że teoretycznie wszystko jest banalne, a w praktyce okazuje się, że bardzo mało kto jest to zrobić w stanie o własnych siłach? Dlaczego tak jest? I wiecie, co mnie najbardziej chyba triggeruje? Komentarze ludzi, szczególnie w moich, jeśli chodzi o moją osobę, bo często ludzie się pojawiają, tacy, którzy widzą, nie wiem, ten kanał pierwszy raz, nie obejrzeli prawie żadnego filmu, często weszli, zobaczyli tytuł, miniaturkę i stwierdzają, że ja promuję otyłość, że namawiam do bycia grubym. Nagrywałam już o tym film i wszyscy doskonale wiemy, że tak nie jest. Że to nie jest tak, że ja tutaj mówię, ej, słuchaj, bądź gruby, jest naprawdę super. Wręcz przeciwnie, ja zawsze powtarzam, że otyłość to jest choroba, że z tym trzeba walczyć, że to nie jest takie proste, ale jednocześnie walcząc z tym nie możesz nienawidzieć siebie i marzyć o tym, że kiedy schudnę, to będę siebie lubić, to będę fajna, to będę to będzie tamto. To tak jest. Dokładnie tak jest. Większość ludzi grubych, otyłych, plus size marzą o schudnięciu, ponieważ marzą o lepszym życiu. Ale prawda jest taka, że możesz schudnąć 40 kg, 50 kg, możesz być teoretycznie w swojej wadze, o której marzyłaś kiedyś i stwierdzisz, że wciąż jesteś za gruba albo za gruby. Albo tamta jest ładniejsza ode mnie i ja chciałabym być tak, wyglądać, no to teraz muszę wszystko zrobić, żeby wyglądać jak ona. No tak jest. Dlaczego my zamiast pracować nad podejściem do
jakby naszej głowy do nas, naszym własnym podejściem do tego, co myślimy, co robimy, wiecie, jak postrzegamy siebie samych. I jeżeli nad tym zaczniemy pracować, jeżeli nad tym zaczniemy właśnie gdzieś tam myśleć i polepszać naszą relację z samymi sobą, będzie nam dużo prościej. Dużo prościej będzie nam, wiecie, nie tylko chudnąć, ale ogólnie dbać o swoje zdrowie, zadbać o to, co jesz, w jaki sposób jesz i o to wszystko. Będzie ci dużo, dużo prościej. A w tym momencie, no bądźmy szczerzy, jeżeli nie lubisz siebie, to nie licz, że jak schudniesz, to polubisz siebie. Bo będziesz zawsze widzieć coś, co mogłoby być lepiej. Zawsze będziesz wyglądać trochę gorzej od kogoś. Zawsze będzie ktoś, kto będzie szczuplejszy, będzie miał lepszą figurę, będzie miał dłuższe, zgrabniejsze nogi, będzie miał ładniejsze ręce, ładniejszą skórę, włosy, paznokcie i wszystko. Zawsze się znajdzie ktoś taki. Zawsze się znajdzie taka osoba, która będzie lepsza od ciebie. I zawsze będziesz dążyć do tego, żeby być jeszcze, 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 jeszcze lepszą osobą. Oczywiście, wiecie, lepszą to w twojej głowie, ponieważ porównujesz się z osobami, które na przykład mają zupełnie inną budowę ciała, które, nie wiem, no są osobami, które żyją ze sportu, tak? I mają czas na to, żeby siedzieć na siłowni po kilka godzin, czy kilkanaście, kilkadziesiąt godzin w tygodniu i wiecie, i faktycznie dbać o to. I nigdy nie będziesz się porównywać z osobami, które są podobne do ciebie, bo nie będziesz w stanie tego zrobić, bo wiesz, podświadomie będziesz wiedzieć, że no fajnie, ale to nie o to chodzi przecież. Ja chcę się porównywać z osobami, które mogę podziwiać, które mogę jakby dążyć do ich celów i one będą mnie motywowały. Naprawdę? Naprawdę to tak motywuje? Patrzenie na kogoś i zazdroszczenie mu tego wszystkiego i marzenie o tym, żeby tak wyglądać? I jednocześnie świadomość tego, że ty nie będziesz tak wyglądać, bo nie, ja na przykład, no ja nie będę uroczą, drobniutką blondyneczką, bo po prostu nie jestem. Ja z natury jestem bardzo masywna, ja mam naprawdę, jeśli chodzi na przykład o moje nogi, ja wiem, że te moje nogi, jak schudnę, to one będą ciutniejsze, ale one zawsze będą spore. Z racji tego, że ja mam bardzo umięśnione nogi, one są naprawdę umięśnione. Przez lata jeżdżenia na rowerze za dzieciaka i po prostu mam te nogi, one są zgrabne, ja akurat lubię swoje nogi, ale wiecie, ja zawsze one będą masywniejsze i ja trudno tego nie przeskoczę, nic z tym nie zrobię i nigdy nie będę miała takich cieniutkich nóg, po prostu nie będę miała i tyle. I czy ja mam się teraz patrzeć na dziewczyny, które mają takie chudziutkie nogi i mają po prostu niesamowite, ja na przykład jestem prawie pewna, że nawet jeżeli schudnę, to ja będę miała ocierające się uda. I to mi zostanie, ja nie będę miała przerwy między udami. I pewnie na to nie mam co liczyć. No i co z tym zrobię? No nic nie zrobię, no nie zmienię mojej budowy ciała i no wierzcie lub nie, ale wiele szczupłych dziewczyn ma z tym problem, z ocierającymi się udami. I co? No i teraz, przecież jak to? Gdybyś schudła, to by ci się nie ocierały uda. No właśnie o to chodzi, że pewnie będą. Pewnie będą i nic się z tym nie zmieni. Więc słuchajcie, to nie jest tak, że bierzesz sobie nagle, chudniesz i wszystkie twoje problemy się rozwiązują. Niektóre rzeczy trzeba przepracować w swojej głowie, niektóre rzeczy trzeba przemyśleć, trzeba przepracować może z psychologiem, może z terapeutą, może z kimś zaufanym. Trzeba te pewne rzeczy przepracować, bo niektóre rzeczy mogą się nie zmienić. Mój biust prawdopodobnie też się niewiele zmniejszy. Niestety, bo jest takiej budowy. Ja odkąd miałam, nie wiem, 12 lat, zawsze ten biust był wielki. I nieważne, czy schudłam 30 kg, czy przytyłam, ten rozmiar zmieniał się może o jeden rozmiar, może dwa. Ja odkąd skończyłam 15 lat, ja mam rozmiar H w zasadzie. A wtedy ważyłam 70 kg. Niecałe nawet. No i co ja zrobię z moim biustem? No, zoperować go mogę, nie? No ale wiecie o co chodzi. Jakby, no, prawda jest taka, że ja w zasadzie nic nie mogę z nim zrobić. Tak fizycznie on, jak schudnę, nie zmniejszy się bardzo. No i co wtedy? No właśnie. I nigdy, ja jakby wiecie, że ja z moim biustem to jest tak
love-hate relationship. Ja trochę jestem taka, że akceptuję go, ale gdybym mogła go zmienić, to bym go zmieniła, bo po prostu mógł być mniejszy. I tyle. Dla mnie to jest kwestia. Mi się zawsze podobały małe biusty. Ja bardzo lubiłam, bardzo mi się podobało, jak moje koleżanki miały taki właśnie nieduży ten biust. On naprawdę, mi się to zawsze bardzo podobało i zawsze chciałam taki mieć, no ale jednocześnie nauczyłam się akceptować to, co mam. I akceptować to, że okej, okay, mam duży biust i tyle, no i nic z tym w tym momencie nie zrobię. I to jest okej. Okay. Nauczyłam się akceptować go na tyle, że słuchajcie, ta koszulka jest akurat ma za wysoko ramionczka trochę, ale jakby ja potrafię nosić taki dekolt teraz. Teraz tą koszulkę to sobie tak muszę naciągnąć, bo ona się tak naciąga strasznie wysoko. Muszę te ramionczka trochę obniżyć, no ale nie mam kiedy tego zrobić, więc ona się taka jest wysoka. Ale wiecie, noszę taki dekolt, nie mam z tym takiego wielkiego problemu. I tak ludzie się gapią, i kobiety, i mężczyźni, ale trudno. Jakby dla mnie to już nie ma takiego znaczenia. Ja po prostu akceptuję siebie i siedzę ze sobą. Siedzę tutaj, słuchajcie, w krótkich spodenkach, pokazuję swoje nogi. No i trudno. I nie o to chodzi, że ja nie chcę schudnąć, że ja nie chcę, wiecie, zacząć o to dbać. Ale jednocześnie nie chcę przez ten cały proces nienawidzić siebie, liczyć na to, że jak schudnę, to polubię siebie. I to jest największy problem około wszystkiego, około otyłości, około choroby, około tej choroby. Ponieważ kiedy ktoś ma problem z alkoholem, to jesteśmy w stanie, jeżeli na przykład, nie wiem, wypije piwo, mówimy, dobra, potknął się, ale trzeba iść dalej, nie patrzymy wstecz. A jak ktoś na przykład chudnie i przytyje z powrotem, nie wiem, 2-3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, to nagle, Boże, co ty robisz? Jak można było się tak zapuścić znowu? I tak dalej. Zupełnie inna waga. Jeżeli ktoś ma depresję, to coraz większą mamy na ten temat świadomość i nie mówimy takiej osobie, weź się ogarnij, zacznij pościeluszko, posprzątaj wokół siebie, to będzie ci lepiej. No nie robimy tak, prawda? Ale osobie grubej jesteśmy w stanie powiedzieć, weź schudnij, to będzie ci lepiej. No jak tak w ogóle można? Dlaczego jakby nie mamy takiego zrozumienia dla osób plus size? Dlaczego w ogóle temat, że odnazywanie osób otyłych plus size, dlaczego to jest taki wielki problem? Dlaczego to jest normalizowanie bycia grubym? No nie! To jakby samo w ogóle plus size to jest bardzo duże, ci pokazuje, że ty jakby jest normalny rozmiar, a ty jesteś plus, tak? Jakby w ogóle nazwa ta już jest bardzo jakby ciekawie pokazuje, że jesteś poza tą normalnością, więc bez przesady. Ale spotykam się z takimi komentarzami, spotykam się z takimi rzeczami, ponieważ ludzie próbują zarzucać nam, osobom plus size, bardzo często, że my nie dbamy o siebie, że my nie dbamy o swoje zdrowie, że my nic nie robimy, że my jesteśmy leniami, którzy wpieprzają chipsy, wpieprzają lody, fast food i nic nie robią ze swoim życiem. Tak bardzo często są postrzegane osoby plus size. I mamy ogromne niezrozumienie tej choroby, mamy ogromne w ogóle uprzedzenia do osób grubych. Fatfobia, powiem wam, jest wszędzie, na każdym kroku. I możesz mówić, nie, przesadzasz, o co ci chodzi? No właśnie, niestety nie przesadzam. Niestety nie. I jest to postrzegane, jest to widoczne wszędzie. Ale wiecie co, ja jestem ciekawa, jakie wy macie na ten temat zdanie. Jestem ciekawa, ponieważ jest to temat trudny. Jak widzicie, mnie po prostu bardzo to gdzieś tam dotyka emocjonalnie. Wiecie, nie dołuje mnie to, ale triggeruje trochę. Jestem taka podenerwowana, jak o tym myślę. Ale trzeba o tym porozmawiać. Trzeba rozmawiać i trzeba normalizować to, że to jest po prostu choroba. I tak, normalizujemy to, że to jest choroba. A nie namawiamy do bycia grubym. I jak jeszcze po prostu słysząc tekst, że ja nie powinnam normalizować tego, no to myślę, to co, mam udawać, że tego nie ma, że ja nie istnieję, że nie jestem gruba, czy co mam robić? Nie? No właśnie, więc kochani, dajcie znać, co wy na ten temat sądzicie. Jeżeli wam się podobał ten film, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam was do subskrybowania tego kanału. Żeby być, wiecie, na bieżąco, to właśnie kliknijcie sobie w dzwoneczek poniżej. Myślę, że będzie dużo więcej takich filmów, teraz w ogóle jest lato i tak dalej, więc będzie dużo fajnego kontentu, myślę, takiego też na zewnątrz, ale też zrobimy sobie przegląd strojów kąpielowych, właśnie planuję przejechać, wiecie, po sieciówkach pojeździć, różne fajne rzeczy, więc
subskrybujcie, bo warto, bardzo warto. Zapraszam Was na TikToka, na Instagrama, ale jeżeli na przykład nie chcecie na TikToku mnie śledzić, bo nie chcecie mieć TikToka z różnych względów, no to też tu wlatują shortsy, więc serdecznie Was zapraszam. Ja, słuchajcie, czuję, że mi się bób już gotuje, wszędzie pachnie bobem, tak planuję, bardzo lubię bób, więc korzystam z sezonu, kiedy jest. Ale tak jak mówię, na Instagramie możecie zobaczyć wiele prywatnych rzeczy, wiele takich, wiecie, dodatkowych. Na TikToku różne fajne rzeczy, ale shortsy też tutaj są, więc serdecznie Was tutaj zapraszam. No i co, kochani, bez makijażu, w krótkich spodenkach, tak w letniej aurze żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że nikt Was nie zdenerwował ostatnio i że macie dobry humor. No i co, kochani, widzimy się w następnym filmiku. Pa!